cię znaleźć. Wielu chciałoby ci obić twarz. Skurwę szyję! Rozkłada się, że padło na mnie. Teraz ujrzysz własny strach. Ujrzysz własny strach. Witam was ponownie, tym razem już doktorka z nami nie będzie, więc jeśli ktoś go lubi, to do widzenia. Ojej, jak mi przykro. Tutaj oczywiście nie wiedziałem, bo jest ciemno, ekran pokazuje tylko jedną właściwą ścieżkę. I problem jest taki, że nie doczytałem solucji i już nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić. Pajsety. Jupi. Coś wyglądające normalnie. W miarę. Duże przejście. Tu nie będzie nic dobrego. O, hej ziomuś. Mamy tutaj przejście? Mamy. Mam wrażenie, że coś cię rozciapka za jakiś czas. O, dzięki, że mi światło zostawiłeś. Creepy. Trzaskaj nimi głośniej, debilu. Oh, fuck. Przeskocz. No, jumpuj tędy. Dobrze. Siedzę. Jak siedzisz. Nic nie będziemy, nie powinniśmy włączyć, bo będziemy, bo musimy. A to powinno się wszystko spalić. Tyle. Fajnie to wygląda. Bardzo ładnie. Mam tu jakieś bateryjki? Nie mam bateryjek. Cóż. A mam akta. Których tak nie czytam. No i co, no i mam tutaj te jedne drzwi, którymi wszedłem i nic poza tym. Tu powinien być teoretycznie jakiś chyba system czy coś takiego, nie? A nie, tylko jedne drzwi. Chyba, że tu nie tutaj wszedłem. I tak na to chyba wygląda. No przecież nie tutaj wszedłem. Jeśli tylko niech nas za gruby złapie.
kuźwa, chcę to odpocząć w tym oplaście, nie cały czas cisnąć. Ojej, saving, to będzie problem. Bateria się kończy. Two wolves. Czyli teraz oczywiście rozumiem. Kopiuj w klej zadanie z piwnicy. Ja bym mógł w sumie mówiąc, szczerze mówiąc, olać i polecieć do przodu na pałę. No dawaj chłopie, dawaj. Tutaj jestem. Dobra, olewamy go, robimy YOLO. YOLO grubasie. Peszek będzie, jak się okaże, nie ma stąd wyjścia. Ale jest. No i jesteś za gruby. Było telepakować się. No, pluska się na pluskę. A co, nie wiem, coś takie dziwne to jest, nie wyobrażam sobie takim czymś więcej czasu przebywać. Jak tutaj można nawet żyć czy cokolwiek. Nie powinien sobie nie powinien sobie chyba znaleźć. Już godzinę nagrywamy, tym wydawało mi się, że więcej. Musi tu oczywiście podejść, popatrzeć się, postraszyć skryptem. Dobra. I chwilę muszę sobie poukładać w głowie, jak dotrzeć tam na początek. Tam było... O, okej. Wiem, jak tam muszę dotrzeć. Gdyby nie dźwięk walącego serca, to bym pobiegł tam, ale... A dobra, jolo. Zjebie, suń dupę, nie? No kurwa mać. Brawo. Ciesz się, żeś mnie zajebał. Jak ja tam wchodzę do tej szafki, to właśnie jakiś skrypt aktywuje. Że on automatycznie idzie tam, żeby mi coś postraszyć. Ale nie wiem, czy ja aktywowałem już te przepompownie, czy nie. No bo tak troszkę jest teraz problem. Czekajcie, jaki jest objective.
Gdzie tam jest? Turn, no dobra, to turn. To było chyba wcześniej. Podejdziemy, sprawdzimy. Bo głupotą by było, gdybyśmy po prostu biegli i... to robili bez sensu. No tutaj był fire. Aha, nie, dobra, to już kojarzę, gdzie... gdzie było to... główne... łącze, żeby aktywować. Okej. No, i jednak się nie zapisało. Brawa. Był ja tam. Wchodzimy raz. Szybko wybiegamy, żeby nas nie złapał przy drzwiach. No, dziękuję. Tutaj ty się pluskaj. Jak zawsze. W tym drugiastu jesteśmy jak zawsze. Aktywujemy i lecimy z powrotem. Mógłby być tutaj pewien moment save, bo to jest głupie, że jak on by mnie teraz grabnął, to... to nie mogę. No nie. Znowu w tym samym miejscu jesteśmy. To jest głupie. Przez przypadek tutaj biegłem. Niepotrzebne drogi. Mam strasznie słabą orientację w tym obszarze. Liczymy do trzech i lecimy. Raz, dwa, trzy. I właśnie teraz słychać kroki. Podchodzi tu. Dobra. Tam wiem, że tam było, ale chciałbym na tym dupę uratować. Strasznie rozmazany ten obraz, my. To nie jest, a raczej okej. Okay. No tak, no jestem tu i tak mi nic nie zrobisz, więc weź proszę cię wypierdalaj. Ale jak można takiego mutanta stworzyć? To jest autentycznie niemożliwe. Już ani człowiek takich rozmiarów chyba nie byłby w stanie. Dobra, chodźmy. Asasynisku. Aktywować tą pompę. Będzie pompa. Thank you.
W ogóle całkiem dobrze zaakceptował utratę palca. Nie tu. Freeze. Tak, tu było się to palące. Kurczę, te. Tego się właśnie obawiałem. Na boki, na boki, na boki. Wywalił mnie i sobie powiedz, dobra. Tu raczej nie będziemy już siadać pod drugi raz. Baterie by mi się przydały. Ale nie ma baterii. No to już oczywiście chyba nie wyjdę, bo zatrzasnął. No. Czyli przynajmniej mamy zawężony obszar poszukiwań. Gruby się pewnie znowu jakoś teleportuje tutaj. Wyjście! A tu gówno widać. Tu będzie gruby na 100%. Dobra, czyli tutaj biegniemy na YOLO. Musimy czekać na grzmot, żeby coś było do zobaczenia. No, grzmotni. No, było coś do zobaczenia, ale mało. No, dziękuję. Weźmy sobie te dokumenty, jakoś tak leżą. Dyszy, czyli coś tutaj będzie. Bateria, jedna, druga. Kluczyk. Czarny duch. Ale my mamy drogę. I myślę, że w tym oto miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Przechytrzyliśmy grubasa, pokonaliśmy prawie wszystko w tamtej części szpitala, zamknijmy jeszcze drzwi. Jeśli wam się podobało, to oczywiście komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku.